nie ma nic lepszego niż jazda w kierunku zachodzącego słońca z ukochanym. Chwila, nikt nigdzie nie jedzie? Czy to jakieś dziwne lifehacki? No to chyba musimy je sprawdzić. Każdego dnia to samo. Nigdy nie jesteś gotowy, kiedy uderzy zimno. Brr, jejku, jest tu jak na Antarktydzie. Ale Edward musi iść do biura. Nikt nie odwołał pracy. Gdyby tylko mógł zahibernować. Ale nie, musi sobie z tym poradzić. Na szczęście znamy lifehack. Zimna pogodo, mam cię już dość. Chyba nie wiesz, z kim zadzierasz. Edward postanawia ugotować warzywa. Postanowił zrobić sałatkę zamiast iść do pracy? Ups, ale mokro. Tak, woda się już gotuje. Jeszcze chwila. O, ale gorące. Co? Czy Edward wkłada ziemniaki do kurtki? No tak, warzywa zadziałają jak ogrzewanie. Więcej ziemniaków w rękawach, marchewka z przodu. To proste, ale genialne. Tak jest dużo lepiej. Te warzywne ogrzewacze są super. I nieważne, że Edward będzie dziwnie wyglądać. Kto wie? Może to mięśnie. Poranki byłyby lepsze, gdyby nie trzeba było wstawać i nie było budzików. A Elka dziś swój przespała. Która jest godzina? Ojejku, znowu się spóźnię. Muszę szybko zrobić makijaż. Ale znam pewien lifehack. Może zrobię makijaż na poduszce. To przez ciebie zaspałam, więc teraz mi pomożesz. Makijaż gotowy? Trzeba go nałożyć. Zobaczymy rezultat. O, nie wyszło dobrze, ale już widać, że to może być niezły pomysł. Trzeba tylko obrócić poduszkę. Drugi raz się uda. Ups, znowu coś nie tak. Ale trzeba iść do szkoły, a teraz wyglądam jak klaun. Elka się nie poddaje i za trzecim razem makijaż wychodzi idealnie. Super, to wspaniały make-up. Ojejku, muszę lecieć. Kinia ma przerwę? O, kto to? Jak zwykle w najgorszym możliwym momencie. Ale może to sprawa życia i śmierci. Nie powinnam tego ignorować. Ta rozmowa jest bardzo ważna. Muszę iść, ale co z jedzeniem? Pizza, zupa, słodycze? Nie mogę ich zostawić. Czas przetestować kolejny nowy lifehack. Elka ma podobny problem. Życie nie poczeka, a jedzenie stygnie. O tak, tu potrzebny jest lifehack. Najlepsze przyjaciółki myślą podobnie. Dlaczego zostawiać jedzenie, gdy można zabrać je ze sobą? Trzeba je dobrze spakować. Co? Kabura na jedzenie przy pasku? Bagietka w tubie? Kinia i Elka pakują się szybko i pewnie. Nie zostaje ani okruszek. Dziewczyny znają się na różnych rzeczach. Biżuteria z przyprawami i kowbojski kapelusz. O tak, możemy ruszać. Co za spotkanie. Dziewczyny patrzą sobie w oczy i czekają, która zrobi pierwszy ruch. Robi się gorąco, ręce sięgają do kabur. O, co się stanie? Spokojnie, nie chcę nikogo skrzywdzić, tylko suszymy paznokcie. Tak, nie chcemy zniszczyć świeżego manikiru. To dzika, dzika zupa i świeża, chrupiąca bagietka. Smacznego, dziewczyny. Ale Kinia tak się spieszyła, że zapomniała posolić zupy. To nic. Elka ma ze sobą przyprawy. Tak jest dużo lepiej, dziękuję. No to możemy zająć się swoimi sprawami. Chodźmy stąd. Robienie makijażu jest najlepsze, kiedy się nie spieszysz i nikt ci nie przeszkadza. Ale czasami w lustrze widzisz nieprzyjemną niespodziankę. O nie, pojawiło się kilka paskudnych pryszczy. To koszmar. Kto was zapraszał? Idźcie sobie. Ale niełatwo pozbyć się tych nieproszonych gości. A skoro nie da się tego zrobić łatwo, trzeba być kreatywnym. Jest pewien lifehack. Kinia bierze pędzle i kredki. Dobrze, że chodziła na lekcję makijażu. Kilka minut piękny rysunek zasłania miejsce, które ucierpiało. I teraz z jej policzka patrzy mały słodki człowieczek. A czym patrzy, to nieważne. Nie mów nikomu. Pamiętasz, jak w zimie padał śnieg? Tak, i są ludzie, którzy mają dziś to szczęście. Zobacz, jak w telewizji dobrze się bawią. Sanki, narty, śnieżki. O,
Może choć trochę popadało na dworze. Ale prognoza rozczarowuje. Zachmurzenie, mokro i błoto. Ale Edward ma pomysł. Co? Poważnie? Dobrze, spróbujmy. Czy Kinia dołączyła się do tego szaleństwa? Tak, ale ma dziwnych znajomych. Dawaj, ruszamy na przejażdżkę. Edward, jesteś pewny? Tu są same kałuże i błoto. Możemy urządzić bitwę na śnieżki. Będziemy rzucać się błotem. To prawie to samo, tylko brązowe. Haha, ale fajnie, jesteś geniuszem. Okazuje się też, że można jeździć sankami po błocie. Trzeba tylko znaleźć bardziej mokre miejsce, tak będzie łatwiej. Przyjaciele są tak szczęśliwi, że nie przejmują się nawet brudnymi ubraniami. Szkoda, że z błota nie da się ulepić bałwana. Byłby idealną ozdobą tej zimy. Ale pora wracać do domu. Hej, Elka, czy rozprułaś wielkiego misia? Dlaczego tu jest tyle puchu? To sztuczny śnieg. Co z wami? Czy upadliście na głowę? Szybko umyjcie się, bo wszystko ubrudzicie. Rzucaliście się błotem. O, ludzie. Kinia ma dziś wiele planów. Ale chyba będzie musiała je odłożyć. Nigdzie nie pojedzie tak brudnym samochodem. Za to Kinia zna pewien lifehack. Jak mówi prawo Murphy'ego, gdy tylko umyjesz samochód, zacznie padać. Nie chcesz jechać na myjnie, więc musisz sprawić, żeby zaczął padać deszcz. Wow, niezły wygląd szamanki. Kinia tańczy deszczowy taniec. Choreografia jest niesamowita. Magiczne siły, dajcie mi niebiańską wodę. Wow, serio, czy to naprawdę zadziałało? Słyszę krople deszczu. O, dająca życie wodo, oczyść mój samochód i spraw, żeby lśnił. Czy to magia? Nie, to tylko Edward. Hej, co ty robisz? Nie pokazuj tego. To prowokacja, naprawdę pada. Wystawili mnie. Jeden mały wypadek może ci pokrzyżować plany. A Kinia niestety złamała obie nogi. Biedaczka nudzi się w domu, w gipsie. Może tylko przeglądać internet. Ale nie jest tak źle, serio. O, ale to piękne, chcę to. Kinia znalazła wymarzone buty. Szkoda tylko, że kosztują fortunę. $1500 za buty. Kini na to nie stać. Ale można to obejść. Ponieważ istnieje pewien lifehack. Potrzebujesz czarnej farby i pędzla. I oczywiście gipsu na nogach. Malowanie gipsu nie jest zbyt wygodne, ale Kinia ma dużo wolnego czasu. Trzeba tylko przykleić obcasy i gotowe. Śliczne i prawie identyczne. Wow, czuję się tak elegancko. I zaoszczędziłam tyle pieniędzy. Może kupię sobie coś w nagrodę. Lubisz sprzątać? Elka nie lubi. Podnosi odkurzacz tylko, kiedy zaczyna padać. Nie ruszaj się, paskudny brudzie. Łapy do góry, podstępny papierku. Gdy zmienisz sprzątanie w Counter-Strike'a, czas szybko minie. A teraz Elka może odpocząć. Robota skończona. Ale Elka nigdy nie odpoczywa. Czy to celulit? I tu też? A tutaj co? Może i jego spróbuję odkurzyć. Żegnajcie zbędne kilogramy. Nie będę tęsknić. Spróbuję jeszcze pozbyć się tego podwójnego podbródka. O nie, ta rura żyje własnym życiem. Tak, ona próbuje zabić Elkę, ale udało jej się uciec. Walka zostawiła ślad na jej szyi, który sprawia, że Edward jest bardzo zazdrosny. Czy to jest to, co mi się wydaje? Jak mogłaś? Co? Nie, to tylko odkurzacz. Niezła próba. Nie, serio, przysięgam, sam zobacz. Jeden ruch i Edward już uwierzył. Dobrze, niech ci będzie, ale nie rób już mi tak. I nie łam mi serca. Dobre odżywianie jest podstawą dobrego nastroju. Kinia uwielbia sałatki i zawsze ma dobry humor. Wow, ile witamin! Nie mogę się doczekać, aż to zjem. Składniki posiekane i gotowe. Musi tylko posolić, ale solniczka jest pusta. Co mam zrobić?
Aha, znam dziwny lifehack. Sekretem słonej sałatki jest smutny film. Hachiko będzie idealny. To sos ze słonych łez do sałatki warzywnej. Smakuje nieco lepiej, ale nadal za mało. Nie ma więcej łez. Cebula jest świetnym rozwiązaniem braku soli. Idealnie. Chcesz przepis? Podobały ci się nasze szalone lifehacki? Myślisz, że możesz jakiegoś wykorzystać? Daj nam znać w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić zwariowanych lifehacków od TrumTrum Select.